Dominik Bardzichowski, witam i zapraszam na rozmowę z gościem wyjątkowym. Wyjątkowym, bo pierwszym w historii Ekstraklasy mistrzem świata, Łukasz Podolski. Cześć Łukasz. Cześć, witam, dziękuję. Wybrałeś Górny Śląsk nie na wakacje, a na, można powiedzieć, jeden z ostatnich etapów swojej sportowej kariery. Jesteś zadowolony z tego, co udało się do tej pory zrobić z Górnikiem Zabrze? No tak, ja nie patrzę ogólnie na sportową, ja nie mam marzenia, żeby zagrać w Górniku i to już mam, tego mi nikt nie zabierze już i mogę powiedzieć w swoim życiu, że zagrałem w Górniku, o tym marzyłem, wychowałem się tam koło stadionu, no i gram i nie patrzę w ogóle, na pierwszej listy nie było dla mnie, żeby patrzeć, idę do klubu, co grało mistrzostwo albo puchary i tak dalej. Nie, ja chciałem zagrać w Górniku i to mam. I jeszcze raz, tego mi już nikt nie zabierze. A zaskoczyła Cię czymś Ekstraklasa? Spodziewałeś się, że ten poziom będzie niższy? Czy to jest taki poziom, o którym myślałeś, przychodząc do Polski? Ciężko porównywać zawsze poziom. Zawsze ludzie pytają o inny poziom w Niemcach i może w innych ligach. No ale myślę, skupać się na swoich rzeczach. No. Jest duży kraj, ludzie kochają sport, stadiony są, nawet w pierwszej lidze już budują się stadiony i tak dalej. No kibice w miarę są na stadiony, chyba nie za bardzo chętni są, żeby przyjść. No a jak chodzi o poziom, no to oczywiście no, kluby co mają inwestora, albo co mają trochę więcej kasy, to grają w górę, a te co mają no nie za bardzo, to mają ciężko i walczą o to i no myślę, że poziom jest okej, ale nie powiem Ci teraz na koniec, jaka to jest liga, porównywać z innymi, no ciężko, to trzeba zagrać z innym przeciwnikami i zobaczyć, no ale jak patrzeć na kwalifikacje do pucharów z tamtego roku, no to jedna drużyna została i to jest Lech. Powiedziałeś, że w Polsce ludzie kochają sport, masz wrażenie, że czuć to na trybunach, czy głównie w internecie? Bo w internecie różnie się przyjście twojej osoby do Polski różnie było odbierane, zwłaszcza przez kibiców innych klubów. Była między innymi taka dyskusja między tobą a kibicami Legii Warszawa. Jak ty w ogóle do tego podchodzisz? Czy ty tego potrzebujesz, żeby się jeszcze pobudzić przed meczem, czy to jest takie, gdzie wbijanie szpileczek? Nie potrzebuję się podbudzić, bo gram zawsze o wszystko, o 3 punkty i grał też w innych krajach, tam są też nawet większe kluby i drużyny, przeciwko grałem, derby i tak dalej. Jakbyś miał porównać. I dobre mecze grałem, to są takie dla mnie zabawki, kibic coś powie, kibice coś powieszą, jakieś flagę, jakieś coś tam śpiewają, czasami trzeba odpowiedzieć, czasami trzeba to zostawać, są takie gry, ja już mówiłem raz, ja nie mam przeciwko kibicami Legii coś, albo że jakiś prywatny problem z nimi. Bronię mój klub Górnik, to by każdy robił, jakby był zawodnikiem, a nie jest teraz, że mam jakiś hejt na kibiców Legii. No bo fajnie tam się gra, mają fajnych kibiców, odprawy fajne robią, mają stadion fajny, jest wielki klub. No i to są takie zabawki. My mamy też kibiców dobrych i robimy swoje. Każdy robi swoje i każdy broni swój klub. To nie jest tylko tak w Polsce. To jest tak na całym świecie. Grałem w Kolonii przeciwko Leverkusen albo Gladbach, no to też są wielkie derby, to też są kibice śpiewają na mnie i wieszałem jakieś banery. No to są takie rzeczy, no ja też jestem trochę kibicem i wiem, jak to funkcjonuje, a nie jest tak, że się obrażam i biegam do mamy i płaczę. A skąd twoim zdaniem, skąd u ciebie to zainteresowanie tym światem kibicowskim? Bo są piłkarze, którzy grają w piłkę, zajmują się tym, co na boisku, a ty jednak cały czas nie dość, że jesteś związany z Górnikiem Zabrze kibicowsko, to podobno mówisz o tym, że podobają się oprawy, podoba ci się doping. Skąd u ciebie się to wzięło? No zawsze, jak się wychowałem, to byłem w stadionie w Górniku z rodziną, to pamiętam, to byłem jeszcze młody, ale pamiętam. No i takie pierwsze wrażenie było w Kolonii, jak byłem tam w Łynie za bramką i kibicowałem klubie moim FC Köln, no i z tego się to bierze. No i potem ja zawsze wiem, że kibice są zawsze z klubem, piłkarze odchodzą, przychodzą, trenery, dyrektory i tak dalej, to nie tylko w Polsce, tylko na całym świecie się zmieniają, a kibice to zawsze wybiera się jeden klub i masz go, i kochasz go. I potem dla mnie kibice są zawsze klub i zawsze bardzo ważne. I oczywiście, nie tylko mi się podobają odprawy, na pewno jak patrzysz na mecze,
na świecie, to też jak drużyny robią odprawy, jakieś flagi wieszają, no to fajnie wygląda. No i po temu są kibice zawsze potrzebne w piłce nożnej i u nas w Górniku. To jest bardzo ważny element. A gdybyś miał porównać tę atmosferę na polskich stadionach i to, co dzieje się w Turcji, bo wiemy, że tam jest absolutne szaleństwo, to nie tylko w internecie, ale na stadionach, to zainteresowanie piłką nożną jest niebotyczne. Jak byś to porównał do tego, co się dzieje w Polsce? No, po temu mam może takie podejście, że jak jadę na Legię albo na inne stadiony i tam jest gorąca atmosfera i śpiewają tam coś, że do mnie to w ogóle tak nie dotyka. Bo pograłem też w innych klubach w Turcji, jak mówiłeś, jak grasz derby Galatasaray Fenerbahçe, no to wiesz, co się tam dzieje. Tam jak rzut rożny masz, to tam, tam komórki, iPhone'y lecą na boisku i rzucają, co mają w torebkach i rzucają. No i potem może dla mnie to nie jest taki szok, bo już gram długo w piłce, już jestem prawie 20 lat w piłce, dużo widziałem. I po drugiej stronie, jak mówiłem, że no, czuję kibiców, wiem, jak kibice kochają swój klub i każdy swój klub broni. No, jakby nie było tak, to by było to źle, moim zdaniem. I potem ja się tam trochę pobawię, trochę coś napiszę, coś tam powiem, ale no, to są takie zabawki czasami, ale ogólnie kibice to dla mnie bardzo ważny element. Dużo widziałeś, długa jest lista twoich sukcesów, ale gdybyś miał dziś wskazać najlepszy piłkarz, z którym grał Łukasz Podolski, to kogo byś wskazał? A ciężko, pograłem dużo tych piłkarzy. Zdrużenie Mistrzów Świata, no to... Tak. Ogólnie no, ciężko jednego wybrać, bo dla mnie zawsze drużyna wygrywa, nie tylko też te 11 na boisku. Tak jak się patrzy na reprezentację Polski, no to cała kadra to wygrywa, nie? I też fizjo, kucharz, no, kierowca autobusu, no to wszystko, jak jest atmosfera i każdy ma ten cel, żeby wygrać i każdy daje 100%, no to możesz dużo osiągnąć. No, z kim się wygrało? No, grałem dużo na lewej stronie w prezentacji z Filip Lam na jednej stronie i to było takie duo. Się z nim bardzo fajnie grało. No, potem w Bayernu Ribery. Nie pamiętamy z 2006 roku. No, Ribery grałem, też się fajnie grało. Schweinsteiger oczywiście. No, Iniesta ostatnio grałem w Kobe. No, to się też bardzo dobrze grało. No, no ciężko jednego wyciągnąć po... Jakby jednym wyciągnąć przez tak duży okres, to w prezentacji z Lamem, nie? Albo z Schweinsteiger, jak grał, bo się, no, jak długo grasz, to wiesz, co ten inny rozumie, jak on biega, jakie on podania robi. No i potem się te mecze fajnie wychodzą. Jak po meczach resetuje się Łukasz Podolski? Jak odpoczywasz? Jakie masz zainteresowania w wolnym czasie? Ja nigdy nie odpoczywam. Ja zawsze mam taki... To kto śpi, ten przygrywa. Wiadomo, zawsze trzeba działać. Poza piłką no, zawsze jest. No, przyszłem tu, powiedziałem, że chcę rozwinąć akademię i klub. No i się też działa w wolnym czasie, żeby rzeczy do przodu poszli w Górniku, ale też mam swoje biznesy, nie? W Niemcach i na całym świecie, którym jak... Wiesz, jakie tu jest pytanie, bo tutaj wszyscy kibice w Polsce zastanawiają się, kiedy słynny kebab Łukasza Podolskiego będzie w Polsce. Wszyscy kibice nie wiem, ale no dużo mam pytań też na social media. Kiedy? Może zdradzić. No będzie. Pracujemy nad... Ja już zgłodniałem. No. Pracujemy nad tym, będzie, no remont się robi, tam zawsze każdy wie, co buduje. Albo czeka na jakieś papiery, to wie, jak to działa. No pracujemy na tym i będę otwierać kebab w Polsce i no, żeby to tak dalej poszło w ten kierunek. Spotkaliśmy się też tutaj z okazji tego, że zostajesz twarzą gry World of Tank Blitz. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby... To jest Blitz po niemiecku. Blitz to jest. Co? Nie wiem, prędkość, szybkość. Więc Łukasz Podolski na boisku to łączy? Tak, pasuje. Jakoś to pasuje. Chociaż bardziej siła i siła w lewej nodze, bo to jest... No, siła, szybkość też. No, ostatnim meczu było 32, to nie jest tak, no, że nie idzie. Szybkość jest, no i no jakoś to no, pasuje, ten blitz. Łukasz Podolski, gościem Sport.pl, dziękujemy bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnych nagraniach.